Witam. Dzisiaj znajdujemy się przed schronem dowództwa obwodu wolnego Śląsk. Schron został wybudowany w latach 1937-38. Jest to jedyny tego typu schron w Polsce. Jego przeznaczeniem było ukrycie sztabu grupy fortecznej Śląsk, czyli dowództwa polskich fortyfikacji określonych mianem obwodu wolnego Śląsk, zabezpieczających polską część Górnego Śląska przed niemieckim atakiem. Nie miała charakteru bojowego, stąd brak zniszczeń. Resztę wam pokażemy zdjęcia ze schronu i dziękuję za oglądanie.